Witam wszystkich. Chciałam podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Już mam 25 widzów, co dla mnie jest naprawdę osiągnięciem, szczególnie, że stało się to w niecały pierwszy tydzień mojej polskiej działalności. Także bardzo wszystkim dziękuję. A teraz chciałam się odnieść troszeczkę do wydarzeń, które miały miejsce ostatnio. Ale nie do kwestii politycznej, albo historycznej, albo spiskowej. Ale do takich rzeczy egzystencjalnych, które mi przyszły na myśl, jak się dowiedziałam o tym wszystkim. I po prostu stwierdziłam, że jest to dobra szansa, żeby przelać swoje myśli na kartę SIM. Nie, kartę pamięci. Nie na kartkę, tylko kartę pamięci. Więc mianowicie chciałam powiedzieć o upływającym czasie. Po prostu czas tak strasznie szybko leci. Jeszcze niedawno zmarł Michael Jackson, teraz prawie minie rok. Jeszcze niedawno rozpoczął się rok studencki i powtarzałam sobie, masz mnóstwo czasu na napisanie pracy magisterskiej. Teraz mamy połowę kwietnia, mam czas do czerwca. Również mam mnóstwo czasu na napisanie pracy magisterskiej. Ale tak naprawdę ten czas od października tak strasznie szybko zleciał, że ja nawet nie wiem, gdzie on się podział. I teraz też sobie powtarzam, że jest mnóstwo czasu, ale tak naprawdę jest go bardzo, bardzo mało. Tak się zastanawiałam, że gdyby przyszło mi umrzeć, nie daj Boże, Matko Święta, za tydzień, czy byłabym zadowolona z tego, co osiągnęłam w trakcie swojego krótkiego życia? Czy byłoby coś, czym mogłabym się paradoksalnie pochwalić wnukom, dzieciom? Czy jestem dumna z czegoś, co osiągnęłam? Oczywiście jestem, osiągnęłam wiele rzeczy, ale zdecydowanie jest to za mało i w wielu przypadkach odnoszę wrażenie, że traciłam czas albo marnowałam czas. I w świetle ostatnich wydarzeń wydaje mi się, że człowiek nie powinien tak bardzo marnować swojego cennego czasu i powinien inwestować go jak najlepiej się da. Pytanie do Was. Czy pamiętacie, kim byliście, co robiliście 2, 3, 4, 5 lat temu? Ja nie pamiętam, kim byłam 3 lata temu tego dnia, jakie miałam opinie na temat świata, na temat miłości, na temat przyjaźni, jakie miałam marzenia akurat danego dnia, co planowałam osiągnąć w danym roku. Nie pamiętam tych rzeczy, a powinnam. I chciałabym, i obiecałam sobie dzisiaj, niedawno, 2 dni temu, żeby mieć świadomość tego upływającego czasu i żeby przypominać sobie raz na jakiś czas, że żyje się tylko raz i że trzeba korzystać z wszystkiego i przy okazji uczyć się siebie, postanowiłam prowadzić taki, nazwijmy to, dziennik. Dziennik, w którym co roku, w określony dzień, czyli w tym przypadku 13 kwietnia, będę robiła jeden zapis. Więc nie jest to pamiętnik, jest to dziennik z jednym wpisem, rok w rok. I będę w tym dzienniku pisać, jakie mam plany na przyszłość, kim jestem, jakie mam podejście do życia, do miłości, do przyjaciół, czy mam jakieś marzenia, gdzie wyjechałam, co zrobiłam, co się stało w moim życiu takiego, że mnie zmieniło. I rok później, dokładnie w tym samym dniu, kolejny wywód na ten temat. 2, 3, 4, 5 i tak co roku, nie wiem oczywiście ile czasu mi to będzie zajmować i czy będę pamiętać, i wszystko to po to, by zobaczyć, jak się rozwijam i mieć poczucie, że jeszcze 3 lata temu miałam taką opinię na ten temat, a już 3 lata później miałam inną opinię na ten temat. Po to wszystko, żeby przypominać sobie, że czas leci i że mamy tylko jedno życie i należy z niego korzystać i należy dbać o nie i dbać o siebie, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się stanie. Człowiek jest bardzo kruchy w rzeczywistości. Bardzo kruchy. I niewiele potrzeba, żeby stracić zdrowie, żeby stracić kończyny. Jeśli chodzi o idiomy na dzisiaj, chciałam je zrobić na spokojnie. To znaczy bez tej całej otoczki kolorowej z muzyczką i dymkami. Po prostu zrobić listę. Tym razem chciałabym właściwie nie podać Wam idiomów, tylko tak zwane proverbs, czyli takie przysłowia, złote myśli, związane z czasem właśnie. A stitch in time saves 9. If you fix a small problem right away, it will not become a bigger problem later. Let's fix the roof before that hole gets bigger. A stitch in time saves 9. Times change, and we with time.
As time passes, people and situations change. Linda was such a conservative when we were in school. I don't understand how she can be so liberal now. Times change, and we with time. Procrastination is the thief of time. If you put off doing what you ought to do, you will end up not having enough time to do it properly. Have you started looking for a job yet? Oh, that can wait till tomorrow. Procrastination is the thief of time.